Hej kochani, tu Hulaj Dusza Paranormalne i słuchacie podcastu, który miał zostać nagrany już dawno, dawno temu i w sumie była to pierwsza myśl, jaki temat chciałam nagrać tworząc w ogóle ten kanał. Sprawa z Amityville, sprawa, którą zna chyba większość z nas, jeżeli nie znacie jej na podstawie faktów, to myślę, że jakiś tam film na tej podstawie oglądaliście. Ja w sumie też miałam okazję obejrzeć jakiś film i przyznam szczerze, że to było dość dawno temu i był to moment, gdzie myślałam, że Amityville to jest tak, wiecie, no miasto, a właściwie wieś stworzona na potrzeby adaptacji filmowej i na potrzeby książki, coś jak dzieci z Bullerbyn, ale że podrosłam i trochę się geografii bardziej nauczyłam, to, to wiem, że po pierwsze Amityville istnieje naprawdę, a po drugie historia, która jest ukazywana w filmach, która jest ukazywana w książkach, też wydarzyła się naprawdę. Tyle, że są dwie strony medalu. Nawet i trzy strony medalu. Wiem, wiem że medal nie ma trzech stron, ale można się spotkać z wieloma teoriami na temat tej sprawy, z wieloma postawami, ponieważ niektórzy twierdzą, że Ronald, czyli osoba odpowiedzialna Oficjalnie odpowiedzialna za to, co się wydarzyło, była tą złą osobą. Inni twierdzą, że był to człowiek pogubiony, zagubiony, a jeszcze inni twierdzą, że mamy tutaj do czynienia z osobami trzecimi, ale z takimi osobami trzecimi, istotami trzecimi, nie z tego wymiaru. I przepraszam, że taki przydługi wstęp daję, ale muszę trochę ponarzekać, ponieważ nie wiedziałam, którą ze stron obrać, w jaki sposób zacząć ten podcast, jak przedstawić historię w miarę obiektywnie, ale zachowując wszelkie możliwe fakty oraz stanowiska i argumenty, które są przedstawione z każde, od, od, od każdej ze stron, no, przyznam szczerze, ciężkie zadanie. No, ale skoro już sobie ponarzekałam, to bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Tym razem nieco inaczej, ponieważ zaczniemy od punktu, Kulminacyjnego. Czyli w środę 13 listopada 1974 roku pewien mężczyzna około godziny 18:30 wbiega do lokalu o nazwie Henry's Bar, znajdującego się w Amy w Nowym Jorku i oznajmia, że potrzebuje pomocy, bo coś się stało jego rodzinie. Na pytanie, co dokładnie się stało, mężczyzna odpowiada, że, cytując, mają jego ojca i matkę. I faktycznie miał rację ojca matkę, i jego dwie siostry oraz dwóch braci mają wrota świętego Piotra. Ten mężczyzna nazywa się Ronald DeFejo Jr., a rok później zacznie się jego proces w tej sprawie. Wróćmy więc do samego początku, by poznać genezę wydarzeń w Emityville. Tak więc przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, stan Nowy Jork, gdzie poznajemy rodzinę DeFeo, składającą się z Ronalda, ale Ronalda seniora, pana taty, jego żony Louis oraz piątki dzieci i lecimy w kolejności najstarszy, to jest Ronald DeFeo Junior, o którym już tutaj wcześniej wspomniałam. Następnie jest to córka Don, kolejna Alison, następnie syn Mark oraz najmłodszy John. Więc tutaj widzimy szybka matematyka. Louis i Ronald mieli piątkę dzieci, najstarszy Ronald DeFeo Jr., urodzony 26 września 1951 roku. Jako pierworodny od samego początku rodzice stawiali mu wysoko poprzeczkę. A wymagania były całkiem spore, chociażby dlatego, że był tutaj w posiadaniu rodzinny biznes. Nie byle jaki, ponieważ był to biznes samochodowy, który był z dziada, pradziada przekazywany sobie dalej i w przypadku Ronalda, Ronalda, Ronalda Seniora, czyli ojca, to był on sprzedawcą samochodów i salon, salon samochodowy, w którym pracował, był to salon jego teścia. Czyli tak naprawdę no, ta firma rodzinna pochodzi od strony Luis, czyli matki. Co nie zmienia faktu, że ten salon miał kiedyś zostać przekazany w ręce najstarszego, albo przynajmniej jeżeli nie przekazany w pełni, no to ten najstarszy no, miał pewne obowiązki w tym, z tym związane. A zresztą wiadomo, no, pierwsze dziecko no, to musi być idealne, musi, musi być cudowne i dlatego też Louis i Ronald mieli takie wymagania wobec swojego syna, a rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Zanim sobie powiemy troszkę więcej na temat naszego juniora, to dodam jako ciekawostkę, ciekawostkę że jego wujaszkiem był mężczyzna o nazwisku Peter DeFeo, który ma swoją drogą własną stronę na Wikipedii, ponieważ wujaszek ten uczestniczył w pewnej zorganizowanej grupie i bynajmniej nie chodziło tutaj o zabieranie cukierków dzieciakom. Więc takie powiązania rodzinne szacher-macher tutaj miały miejsce. No cóż, familia DeFeo ze względu na rodzinny biznes była całkiem zamożną rodziną. Samochody się sprzedawały, stać ich było na jakieś fajne wakacje, również na dom znajdujący się we wsi Emityville. przy 112 Ocean Avenue. Ja, ja wiem, że się nie mówi 112, no ale wybaczcie, 112 Ocean Avenue, pięknie. Co do samego Amityville, to dla tych, co, co mieli podobne skojarzenie jak dzieci z Bullerbyn, czyli że, że Bullerbyn nie istnieje tak samo jak Amityville, to istnieje, moi drodzy, istnieje, jest to wieś znajdująca się w Nowym Jorku w roku 2010 licząta, licząca około 9,5 tysiąca mieszkańców, więc wcale nie aż tak mało. Ale wracając do naszej historii, to trzeba wspomnieć, że Pantata, czyli Ronald DeFeo Senior miał niezbyt dobre relacje ze swoimi pociechami oraz ze swoją żoną. Chciał być autorytetem z naciskiem na chciał, bo jedyne, co zdobył, to niechęć ze strony najbliższych. I tutaj kwestia jest taka, że ta historia jest opisywana na dwie, dwie, dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że Ronald, Ronald Junior to było takie rozpieszczone dziecko, które nie potrafiło docenić tego, co dostawało od rodziców i też sobie do tego za moment przejdziemy. A druga historia jest taka, że to ojciec był tym złym, cała rodzina go nie lubiła i ogólnie no, no zły charakter miał ten człowiek. Myślę, że prawda znajduje się gdzieś pomiędzy. Bądź co bądź z pewnością senior, jak i junior mieli ciężkie charaktery. Byli osobami, z którymi ciężko jest się dogadać no i w momencie, kiedy takie dwie osoby trafią na siebie to może, może być różnie. Ale jak już mówiłam, rodzice mieli wymagania wobec najstarszego syna, który przynajmniej we wczesnych latach uchodził bardziej za ofermę niż spadkobiercę wielkiego biznesu. No i do złotego dziecka to też mu było daleko. Od samego początku stwarzał jakieś tam problemy, nie potrafił panować nad emocjami, był daleki od ideału, ale wiadomo, że ideały po prostu nie istnieją. Co nie zmienia faktu, że tutaj Ronald DeFeo Senior nie potrafił do końca zaakceptować tego, że, że jego syn odbiega od jego oczekiwań, jest nieco innym, nie nawiązał z nim takiej relacji jak powinien. No i na tym punkcie już od małego wycho wychodziły jakieś konflikty. Na początku były to konflikty Ronalda Seniora z jego żoną Louis, a później kiedy mały junior, znaczy już, już nie taki mały, no bo kiedy zaczął być coraz starszy, to już ma, nie był, zaczął nieco bardziej jarzyć na gary, to, to sam tworzył te konflikty ze swoim ojcem. Dodatkowo za dzieciaka miał problemy w szkole, problemy z rówieśnikami, ciężko mu było nawiązać relacje. Tak jak wspomniałam, no, prędzej był opisywany jako taki wyrzutek niż jakaś dusza towarzystwa albo osoba, z którą chciało się siedzieć w ławce na matmie. I początkowo to było takie, nie: no, wyrośnie z tego, trzeba dać mu czas, poczekajmy, wiadomo, że, że trzeba to przejść. Tyle, że wraz z wiekiem, wraz z czasem wcale nie było lepiej. Problemy emocjonalne się pogłębiały, zwłaszcza w momencie, kiedy nasz junior zaczął być nastolatkiem. Była tutaj, było tutaj wyrażanie złości, niechęci w stronę rodziny, zwłaszcza w stronę ojca, ale również w przypadku rówieśników. No i też zaczęły się komunikaty ze szkoły, że. Młody sobie nie radzi z edukacją, nie radzi sobie też w kontakcie z innymi, jest niezręczny społecznie, ale potrafi się postawić. Tyle, że robi to w momentach, kiedy nie powinien, a natomiast kiedy powinien, to tego nie robił, No ogólnie tak, tak pomieszało mu się i weźcie coś z tym chłopcem, zróbcie. Nie wiadomo, co tutaj za bardzo robić, ponieważ głową rodziny i autorytetem, czy wymuszonym, czy prawdziwym, był tutaj Ronald Senior i za bardzo nie wiedział on, jak rozmawiać ze swoim synem, jak mu odpowiednie wartości przekazać. Jeżeli coś mu się nie podobało, to po prostu pokazywał swoją niechęć, a pokazywał ją w bardzo różny sposób. Z pewnością jego metody wychowawcze nie przeszłyby w dzisiejszych czasach. W przypadku matki Louis to też za bardzo ona nie chciała się w całą sytuację wtrącać, bo wiadomo, jej mąż, głowa rodziny, on tutaj decyduje, on, on podejmuje wszelkie możliwe decyzje. Jeżeli uznaje, że tak należy wychować ich syna, no to tak należy. Więc właściwie nic dziwnego, że już od dość wczesnych lat senior i junior nie mieli zbyt dobrych relacji. No ale po kolei, no bo czas mija, e, młody dorasta, i w wieku lat 17 rodzice postanowili zmienić trochę taktykę. Czy to też e, czasy poszły do przodu i ogólnie jakiegoś tam ośnie dostali, to nie wiadomo. E, albo sytuacja też tego wymagała, ponieważ z tego, co, co miałam okazję wyczytać, to wraz z wiekiem było coraz gorzej. E, Ronald nie potrafił panować nad swoimi emocjami, okazywał złość, i w szkole tutaj były informacje, że należy coś z tym zrobić, i ze strony najbliższych były informacje, że coś z tym trzeba zrobić, więc rodzice postanowili coś z tym zrobić. W momencie, kiedy junior ma lat 17, postanawiałam umówić wizytę u specjalisty. Niestety taka wizyta i sam specjalista niezbyt się juniorowi spodobał i jakoś tak zadowolony nie był. Jednak tutaj zaczęły się jakieś rozmowy, jakieś, jakaś komunikacja w ogóle miała miejsce chyba po raz pierwszy. I rodzice doszli do pewnego wniosku, że po pierwsze swoje taktyki trzeba zmienić, i to ewidentnie, bo, bo wychowanie ich syna idzie w złym kierunku, jakoś trzeba się. Mobilizować, żeby no, Ronalda wychować odpowiednio. Tak więc zmiana taktyki polegała w ten sposób, żeby kupić miłość. No bo przecież da radę, rodzice w ogóle cała rodzina defejają, to pieniędzy mają lodu. No, może nie aż tak jak lodu, ale no, stać ich było po prostu na wiele różnych rzeczy. Więc postanowili troszeczkę się przypodobać juniorowi, a właściwie pokazać mu, że możemy sobie razem żyć odpowiednio, ty będziesz dla nas miły, to my będziemy dla ciebie mieli, a jak my będziemy dla ciebie mieli, to damy Ci trochę pieniędzy e, i ty wtedy też może być dla nas. Miły. No i tak właśnie wyszło, że tutaj w wieku 17 lat Ronald dostał motorówkę wartą 17 tysięcy dolarów, dodatkowo dostał też całkiem wysokie kieszonkowe, więc tutaj było pokazanie takiego zaufania, masz te pieniądze, sobie proszę bardzo przeznacz na co chcesz, my Ci pomożemy, ale no coś za coś. Jakie to przyniosło skutki? Tragiczne. Przyniosło to okropne skutki, ponieważ Robert zaczął brać różne rzeczy, które ewidentnie nie były cukrem, pud nie były cukrem pudrem, więc wpadł w niezbyt ciekawe towarzystwo, a swoje grube hajsy, które dostawał jako kieszonkowe, no, przeznaczał na ewidentnie substancje i rzeczy, na które nie powinien tego przeznaczać. A poza tym wyznawał on taktykę, łykniem, bo odwykniem i na to też szły duże, duże zapasy jego kieszonkowego. Oczywiście wcale to relacji między synem a ojcem, a między w ogóle synem a całą rodziną nie poprawiło. E, przyniosło to odwrotne skutki i to nie tak, że każdy miał to gdzieś, że, że on coś tam sobie kupuje, e, coś bierze, że wcale tam e, nie zachowuje się jeszcze gorzej, ale okej, okay, niech sobie będzie. E, tutaj były rozmowy, były rozmowy miłe, były rozmowy niemiłe, e, była próba wychowania, e, próba zabierania tych pieniędzy, próba dawania jeszcze większej ilości pieniędzy, To trochę tak wiecie, takie lunatykowanie, chodzenie po omacku i i próba znalezienia kompromisu i w ogóle dogadania się, komunikacji z tym człowiekiem było ciężko. Było ciężko. Myślę, że obie strony miały coś za uszami, ale to tam jest tylko moje zdanie, ponieważ, tak jak wspominałam, przeróżne można wersje tych całych wydarzeń znaleźć. Niektórzy twierdzą, że w 100% wina leży po stronie ojca, inni twierdzą, że w 100% leży po stronie syna, i tutaj jedna strona zła, druga strona zła. Myślę, że obie strony były po części złe i obie strony były po części dobre. Nie zmienia to jednak faktu, że sytuacja w domu robi się napięta jak plandeka na żuku. Ronald poprzez różne rzeczy, które sobie kupuje i, i które tam, z którymi ma styczność, zaczyna zachowywać się jeszcze gorzej, jeszcze dziwniej. Twierdzi, że słyszy różne głosy, twierdzi, że wszyscy są przeciwko niemu, knują coś przeciwko niemu i ogólnie no, z każdej możliwej strony on musi się bronić. Więc tak naprawdę robi się jeszcze bardziej nerwowy. Jego relacje z rodziną są gorsze, relacje z rówieśnikami są też gorsze. I w końcu zostaje on wydalony ze szkoły w wieku lat pomiędzy 17 a 18. Wiadomo, no były oczekiwania wobec niego. Ja o tych oczekiwaniach mówiłam na samym początku. Bardzo duże oczekiwania wobec pierworodnego były, a skończyło się na tym, że został on wydalony ze szkoły. Przykro, bo przykro, z pewnością no, sprawiło to duży konflikt w domu, co tam dokładnie się działo, to już niestety się nie dowiemy. Ale nie zmienia to faktu, że zapewne nasz senior troszeczkę sobie tam pokrzyczał, powiedział co myśli, ale jednak syna na lodzie nie zostawił. Wiemy, że jest biznes rodzinny, no to okej. Okay. W wieku 18 lat nasz junior dostaje pracę w salonie samochodowym. I to było dość wysokie stanowisko, z tego co wiem. W sensie, no może nie aż takie wielkie, wysokie stanowisko, ale z pewnością było to coś więcej niż czyszczenie tych samochodów. Dostawał on cotygodniowe stypendia, bez względu na to, czy, czy był w pracy, czy nie był w tej pracy, bo to też bywało różnie, że skoro biznes rodziny, to on sobie do pracy nie przyjdzie, a ojciec i tak da mu wypłatę taką, jak, jak, jaką, jaką powinien mu dać. Więc tutaj naprawdę kończąc ten osiemnasty rok życia, to Ronald czuje się jak pan, no bo ma pracę, w której na dobrą sprawę wcale aż tak często nie musi się pojawiać, a pieniądze, pieniędzy ma full, naprawdę potąd i zapewne duża część jego rówieśników tyle nie zarabia, albo nadal studiuje, nadal pracuje, więc no, szacun szacun nadzielny to on miał, co nie zmienia faktu, że no staczał się coraz bardziej, wchodził w środowisko, w które wchodzić nie powinien, nie chciał z niego wychodzić, miał pieniądze i mógł sobie z tymi pieniędzmi robić, co chce, dlatego też no, zaczął zachowywać się coraz bardziej gwałtownie, zaczął mieć coraz gorsze relacje ze wszystkimi dookoła, jakby już wystarczająco te relacje nie były złe. W momencie, gdy nachodziły go takie chwile refleksji, to twierdził, że to wcale nie jest on, że czuje, jakby coś w nim było i jakby nie miał na to wpływu. On wcale nie chce być zły, on chce być dobry, on kocha swoją rodzinę, kocha wszystkich dookoła, ale momentami no, słyszy i widzi rzeczy, których nie ma oraz które każą mu robić bardzo, bardzo złe czyny. Jednym takim przykładem jest to, że razu pewnego, kiedy Ronald pokłócił się ze swoim ojcem, to postanowił wyjąć pistentoleton, a następnie yy, pociągnął za spust. Tyle, że nie był naładowany i nic się nie stało, ale w przeciwnym razie no, najprawdopodobniej ten konflikt zakończyłby się dużo, dużo gorzej. I z jednej strony mamy taki aspekt emocjonalny, bo skoro jest on w stanie wycelować swojego ojca, i gdyby nie tak naprawdę przypadek, to, to już, już, już dawno byśmy usłyszeli o Ronaldzie, ale w innych okolicznościach. Ewidentnie świadczy to albo o tym, że ich relacje są naprawdę okropne. I to przeokropne, albo świadczy to o tym, że nasz Ronald ma duże problemy ze sobą. I to są te dwie strony medalu. I chociaż na obronę jednej z nich takim argumentem jest to, że podobna sytuacja miała miejsce w kontekście jednego z kolegów Ronalda, czyli że, że w niego też celował. I też była jakaś tam okutnia, nie mógł sobie poradzić z emocjami i mały włos, znaczy tutaj już na nic nie naciskał, więc na szczęście to było tylko takie straszenie, grożenie patrz co ja mam i, i to zaraz może się stać, więc lepiej mnie przeproś, ale nie zmienia to jednak faktu, że Raczej osoby, które są w pewien sposób stabilne, nie zachowują się tak. Więc skoro już zakładamy, że tutaj z Ronaldem było coś nie tak, to teraz pozostają kolejne dwie kwestie. Czy było z nim coś nie tak, ponieważ potrzebował on leczenia, potrzebował on konsultacji ze specjalistami? Czy może było z nim coś nie tak, bo mamy tutaj do czynienia ze sprawami paranormalnymi i faktycznie w domu znajdowały się jakieś byty z innego wymiaru, które sobie za cel postanowiły właśnie usta ustawiły sobie właśnie RONALDA. Chłopak twierdzi, chłopak już mężczyzna dorosły twierdzi, że słyszał różne Głosem, że czasami miał wrażenie, że nie panuje nad swoimi emocjami, a później żałuje wszystkiego, co zrobił. I no, widział różne rzeczy, widział różne rzeczy, słyszał różne rzeczy, czuł, jakby bliżej niezidentyfikowana siła kazała mu robić niektóre rzeczy. Ale o tym też za chwilę, ponieważ nie jest to koniec tej historii nie, nie jest to tylko kwestia Ronalda, który po prostu sobie nie radzi z emocjami. No, mamy dalszy ciąg, niestety. Rok 1974. Jest to rok, kiedy rodzice po pierwsze to mają go dość i też biorą pod uwagę fakt, że oni mu sponsorują tak naprawdę wszystko. Pracuje w rodzinnym biznesie, dostaje duże wynagrodzenie, nie zawsze chodzi do pracy i w końcu tak, tak tym państwu DeFeo przychodzi na myśl, że może mu trochę obetną te pieniądze, odetną go od tych pieniędzy, dadzą mu mniejszą sumę albo przynajmniej zaczną go wynagradzać za pracę, którą wykonał, tak żeby chociaż chodził do niej. I tak właśnie jesienią 1974 młody zaczyna dostawać coraz mniej pieniędzy. No Też pewnie z racji tego, że coraz mniej pracował, ale się zdenerwował chłopak i to bardzo, ponieważ wiedział, że, że bez tych pieniędzy no, to będzie mu ciężko z zakupem różnych rzeczy, które czuł, że były mu potrzebne i, i to też w sumie jest taki jeden z argumentów, dlaczego mógł się dziwnie zachowywać. No ale po kolei, pensja maleje, troszeczkę smutno mu się robi, szlocha gdzieś tam w kącie, ale postanawia wymyślić plan. Postanawia zorganizować coś większego, no bo skoro jeżeli nie drzwiami, no to oknem, wiadomo. I sytuacja wygląda w ten sposób, że w listopadzie, a właściwie tak koniec października początek listopada Ronald umawia się ze swoim kolegą, że oni przejmą pieniądze z rodzinnej firmy. Ale nie można tego zrobić od tak sobie, pójść i, i wziąć tych pieniędzy, no bo firma w żaden sposób do Ronalda nie należała, przynajmniej do Ronalda Juniora, znaczy do seniora pewnie też, bo to była firma dziadka. Bądź co bądź, okazja nadarzyła się cudowna, ponieważ Ronald miał wpłacić 20 tysięcy dolarów do banku. Jakoś tak to mniej więcej wyglądało, że on miał te pieniądze po prostu wpłacić albo miał po prostu je przytrzymać i następnego dnia te pieniądze miały być wpłacone. Która jest z tych dwóch opcji? W każdym razie polega to na tym, że miał on w łapkach te 20 tysięcy dolarów. No i postanowił zorganizować sztuczny napad. Po prostu nagle powiedział, że tych pieniędzy nie ma, że podeszło do niego dwóch wielkich, rosłych mężczyzn i mu zabrali te pieniądze. I przykro mu z tego powodu, ale po prostu tych 20 tysięcy nie ma. Jak możemy się spodziewać, no nic takiego nie miało miejsca, po prostu umówił się ze swoim kolegą, że przekaże mu te 20 tysięcy, następnie podziałam się po połowie, no tylko po to, żeby mieć jakieś tam alibi, ponieważ czy, czy kolega miał to potwierdzić, że faktycznie on, on był przy tym, jak tutaj mężczyźni przyszli i mu zabrali te pieniądze, no nie wiadomo. Na pewno miał jakiegoś tam swojego przyjaciela, którym, z którym podzielił się tym planem. No i doszło do, do takiego momentu, że skoro pieniędzy nie ma, no to trzeba ich szukać, trzeba je odnaleźć. Funkcjonariusze zostali zawiadomieni o całej sprawie, że jakieś pieniądze były zabrane, więc trzeba przysłuchać Ronalda. Skoro on był jedyną osobą, albo przynajmniej jedną z osób, który widział tych, co zabrali te pieniądze, no to należy się z nim skontaktować, należy z nim porozmawiać. Niech opowie o wszystkich szczegółach. Ale okazało się, że Ronald za bardzo nie wiedział, co ma powiedzieć. On, no były jakieś pieniądze, bo były, przyszło, dwóch zebrało, poszło i tyle. No, po co więcej pytań zadawać? A po co wam to, jak oni wyglądali? No, wyglądali normalnie, ręce, nogi mieli. Wiecie, rozmawiając z takim człowiekiem można się zdenerwować, a właściwie tutaj Ronald też się zdenerwował, że ktoś mu zadaje pytania. Pan funkcjonariusz, który zadawał pytania też się zdenerwował, ponieważ myślał, że ma do czynienia z imbecylem i nastał konflikt. Nastał konflikt między Ronaldem a mężczyzną, który go przesłuchiwał i po tej całej sytuacji został... W wystawiony nie został wydany wniosek został właściwie taka teoria powstała, że być może on coś kręci, że to jednak ten Ronald miał coś wspólnego z zabraniem pieniędzy, zresztą, no, no bo miał coś wspólnego, więc to, to nie była żadna tajemnica, znaczy oficjalnie była to tajemnica, oficjalnie miał o tym wiedzieć tylko Ronald. Ale jego plan coś niezbyt dobrze szedł, i już przy pierwszym przesłuchaniu, też osoby, które w tym uczestniczyły, które miały z nim wywiad, zaczęły coś podejrzewać, no to ewidentnie nie szło mu to zbyt dobrze. Oczywiście, wszystkie informacje zostały przekazane seniorowi, który też zaczął podejrzewać swojego syna i w sumie tak się zastanowił kilka razy, podrapał po głowie i stwierdził, no, młody mógł zabrać te pieniądze faktycznie. Więc parę dni później DeFeo senior zapytał DeFeo juniora Juniora, juniora tak, czy zabrał te pieniądze, natomiast młody zamiast odpowiedzieć nie, nie zabrałem, no to stwierdził, że on ma już dość tych pytań i powiedział swojemu ojcu, że przestań zadawać więcej pytań, bo skończy się to dla ciebie źle, żeby tutaj nie przytaczać wprost, co miał na myśli oczywiście. To wszystko miało miejsce w listopadzie, a już teraz przechodzimy do punktu kulminacyjnego. Właściwie no, zaczęliśmy od punktu kulminacyjnego, ale przechodzimy do momentu, który sprawił, że w ogóle taki podcast powstał, że jest głośno o tej sprawie, czyli 13 listopada 1974 roku. O godzinie 3:00 nad ranem Ronald bierze swoją czelbę, tak specjalnie to mówię, następnie udaje się do sypialni rodziców i naciska za spust. Później to samo robi w przypadku reszty rodziny. Ciekawe jest to, że wszyscy spali. Ronald, z tego co wiem, to nie miał żadnego wygłuszacza, więc huk powinien być bardzo głośny, na tyle głośny, by obudzić nawet sąsiadów, a nie obudził nikogo. Następnie bierze on prysznic, chowa ubrania oraz chowa wszelkie narzędzia, które były mu potrzebne. Początkowo do samochodu, później gdzieś to wyrzucam. O godzinie 6, no bo wszystko miało miejsce około trzeciej, więc mijają 3 godziny, on, on już wie, co zrobił, albo może jeszcze tego do końca nie wiem, bądź co bądź, no, no już nikomu nie można pomóc w tej sytuacji. O godzinie 6 idzie do pracy. Jest to praca, w której w firmie ojca, w firmie dziadka, więc pytają go, gdzie jest jego ojciec. Natomiast Ronald odpowiada, że nie wie, nie ma pojęcia, bo on był poza domem i też nie może się z ojcem skontaktować, więc zaczyna się trochę martwić. Kończy pracę, potem spotyka się swoimi ze swoimi znajomymi, gdzie również wyraża troskę o to, że nie może się skontaktować z członkami swojej rodziny i nie wie, co się stało. A dalsze wydarzenia około godziny 18.30 znamy, czyli Junior leci do baru, prosi o wsparcie. Wszyscy udają się do domu na 112 Ocean Avenue i dokonują okropnego odkrycia. Sześć osób, każdy leży w swoim łóżku. Początkowo wygląda tak, jakby nadal spali, jak gdyby nic się nie stało. Tyle, że żadne z nich nie ma pulsu i żadnego z nich już z nami nie ma. Ronald zostaje przesłuchany, ale też tutaj w tym przypadku niezbyt, ma niezbyt przemyślał to, co chce powiedzieć. Najpierw twierdzi, że nie miał o niczym pojęcia, nie wie co się stało, jest mu w ogóle bardzo przykro. Potem pyta o to, kiedy będzie mógł wypłacić polisę, którą zakupił jego ojciec, co, co już było dziwne. Następnie rzuca nazwiskami, rzuca nazwiskami osób, które, ma, które właściwie nie mają z tym nic wspólnego, ale i tak rzuca jakimiś nazwiskami. Następnie oskarża swoją siostrę, aż w końcu kończy na tym, że odpowiedzialna za to jest jego siostra, don, ale on trochę też, on, on trochę też jest odpowiedzialny, ponieważ okazało się, że no, tutaj trzeba połączyć fakty. To, że Ronald nie miał żadnego alibi, że w jego domu zostały znalezione, um, zostało znalezione pudełko po czelbie, którą kupił. Ale chyba najbardziej obciążający jest fakt, że Ronald po prostu nie miał pojęcia, co ma powiedzieć. On przedstawił pierwszą wersję wydarzeń, później, kiedy mu powiedzieli, że coś tu się nie zgadza, bo, bo godzina, no, wychodzi na to, że, że ta cała sytuacja miała miejsce między drugą a trzecią rano. A tutaj Ronald stwierdził, że on wrócił do domu o 16 i, i widział, że ktoś z tego domu wychodzi, i to właśnie wtedy się wydarzyło, ale jednak wszyscy byli w piżamach, więc to nie mogło być około godziny 16. No, i no chłopak się po prostu pogubił w tym, co chciał powiedzieć, nie przeanalizował tego, i, i każda kolejna wersja wychodziła na to, że miał on z całą sytuacją coraz więcej wspólnego. Naprawdę, zaczęło się na tym, że on wszedł do domu i, i nie wie, co się stało, i jest w wielkim szoku, a skończyło się na tym, że on wie, co się stało, że brała w tym udział jego siostra, i on w sumie trochę też, bo, bo on też tam brał w tym udział. Dlaczego? Nie do końca wiadomo. W ogóle Ronald powiedział, że jest Żonaty z kobietą o imieniu i nazwisku Geraldine Gates i mieszka z nią w New Jersey. Okazało się, że to jest nieprawda, więc pierwsze alibi poszło się kochać. Okazało się też, że oczywiście Żonaty nie jest. Później będzie, żeby nie było. Później będzie właśnie z tą kobietą weźmie ślub. A następnie zakończył tym małżeństwem. Weźmy ślub po raz drugi, a następnie po raz trzeci. No ale to nie o tym. Bądź co so, bądź, dość szybko wyszło na jaw, że ma on coś wspólnego z całą historią, z całą sytuacją. No później zaczął zmieniać swoje zeznania, że faktycznie on ma coś wspólnego, ale tylko w małym stopniu, bo to siostra, bo to koledzy, bo ktoś tam z nim był, a później był sam. A na samym końcu dziwna siła go do tego zmusiła. I właściwie to dopiero po fakcie, zorientował się co tak naprawdę się wydarzyło. Moi drodzy, 21 listopada 1975 roku zostaje on uznany winnym. Dodatkowo stwierdzono u niego osobowość antyspołeczną, no i też problemy z różnego rodzaju niecukrami, pudrami. 4 grudnia tego samego roku dostaje on wyrok do żywocia. Tyle, że nie jest to koniec historii. Czy kojarzycie film Emmy to wcale on nie przedstawia historii Defeo, tylko tego co wydarzyło się później. A później, 13 miesięcy po całym zdarzeniu, dokładnie to w grudniu, rodzina Lutz postanawia wprowadzić się do tego domu i kupić go za świetną cenę 80 tysięcy dolarów. Oczywiście, przed przeprowadzką zostali, zostali poinformowani o tym, co się wydarzyło w domu i stwierdzili, że to nie jest żaden problem. Jeżeli chodzi o cały dom, to posiadał on pięć sypialni, bo tutaj nie mówiłam o tym, jak ten dom wyglądał, ale ale może zrozumiecie, dlaczego ludzowie postanowili go kupić. Posiadał on 5 tyś... sypialni, miał basen, miał swoją własną taką wybrzeżę, gdzie można było jakąś tam, znaczy pomości taki był, można było tam łódki trzymać, jakieś motorówki, ogólnie naprawdę ogromna powierzchnia, dom w stylu holenderskim, polecam. Znaczy no polecam, naprawdę ładny dom. A jeżeli chodzi o cenę 80 tysięcy, to była to cena bardzo atrakcyjna. A więc rodzina Lutz składająca się z, George, z Georgia, Katie oraz ich trójki dzieci, właśnie tutaj, co do tych dzieci, to, to jest ciężka kwestia, bo niektóre źródła mówią, że ta trójka dzieci to była, by, były dzieci Katie z poprzedniego małżeństwa, ale już bez względu na to, jak było naprawdę, co myślę, że to jest bez znaczenia, postanawiają się tam wprowadzić. I wytrzymują w tym domu 28 dni dokładnie. Zaczniemy od tego, że najbardziej odczuwa całą sytuację George, który w nocy, i nie tylko w nocy, właściwie 24 na dobę, słyszy jakieś śmiechy, krzyki, huk, zaczyna chodzić do tego baru Henry's Bar, o którym wcześniej wspominałam, do którego wszedł Ronald DeFeo, kiedy o wszystkim, wszystkich, co się stało. I tutaj również George czuje wielką potrzebę chodzenia co wieczór do tego baru, nie wie właściwie dlaczego, ale tam chodzi. Twierdzi, że widzi duchy, że widzi członków rodziny Dyfejo i, i tak naprawdę widzi te wydarzenia, które miały miejsce w tej nieszczęsnej nocy. Dodatkowo dziwny głos również zaczyna mu mówić, że wszyscy chcą, są przeciwko niemu i, i namawia go do bardzo złych czynów. Budzi się również codziennie o godzinie trzeciej w nocy. Czyli dokładnie o tej godzinie, kiedy, um, kiedy miała miejsce cała historia i, i cała sytuacja rodziny Fejo. Początkowo proszą oni o pomoc duchownego, ojca Małnuzo, który ma przyjść i pobłogosławić dom i z nadzieją, że będzie coraz lepiej. Tyle, że wcale nie jest lepiej, sytuacja zaczyna się jeszcze bardziej nasilać. Tutaj też mamy do czynienia z tym, że ojciec Małnuzo, po tym jak przyszedł do tego domu i go pobłogosławił i wrócił z powrotem do siebie, to sam zaczął doświadczać dziwnych zjawisk, słyszeć różne głosy, widzieć rzeczy, których widzieć nie powinien oraz tej samej nocy miał ogromną gorączkę. I ogólnie miał wrażenie, że coś się złego dzieje z jego zdrowiem. I tak jak wspominałam, rodzina Lutz wytrzymała w domu 28 dni, z czego ostatniej nocy wydarzyło się coś, czego postanowili oni nigdy nie mówić publicznie i nigdy tego nie opisywać, ponieważ nie potrafią sobie poradzić z tym, co się stało tamtej nocy. Dlatego też tych informacji nigdy nie podali publicznie. Co jednak nie zmienia faktu, że po tych wydarzeniach postanowili oni się całkowicie wyprowadzić z domu przy 112 Ocean Avenue. A na temat właśnie ich historii powstała książka, właściwie nawet seria książek oraz film z roku 2005 pod tytułem Amityville, który najprawdopodobniej część osób oglądała, bo to jest chyba taka najbardziej, najbardziej popularne dzieło na ten temat. Co jednak nie zmienia faktu, że później kolejna rodzina wprowadziła się do tego domu i twierdzą oni, że nie było nic dziwnego, żadnych zjawisk nie zauważyli i wszystko jest ładnie, pięknie, dom jest super. I moi drodzy, oczywiście są kwestie sporne na temat tego, czy ktoś tutaj kłamie, czy ktoś mówi prawdę, jak to naprawdę było. W przypadku Ronalda de to myślę, że historia jest niepodważalna i, i wiemy, co miało miejsce. Nie do końca wiemy, jakie były motywy tego wszystkiego, ale no, bądź co bądź nie jest to żadna zmyślona opowieść. Tak naprawdę te dziwne zdarzenia mają miejsce w momencie, kiedy do domu przyprowadza się rodzina Lutz, no i zjawiska paranormalne zaczynają męczyć George'a. I o tym też jest większość książek, większość filmów na ten temat. Pytanie brzmi: czy mogło tak być? I biorąc pod uwagę jakąś tam wiedzę na temat zjawisk nie z tego świata, to mogło tak być. Oczywiście mogło tak być. Dom ma w sobie niezbyt interesującą energię a właściwie to energię miejsca, gdzie wydarzyło się coś okropnego więc niewykluczone, że, że nawet dusze tej rodziny mogły tam pozostać i mogły dawać o sobie znać. Jednak nie wykluczone również, że do pewnego momentu rodzina ludz wyczuła w tym biznes i postanowiła opowiedzieć swoją podkoloryzowaną historię po to, aby jakieś tam pieniądze za publikację książek, za publikację filmów zdobyć. Nie wiem, co oni dostali, ile za to dostali, ale zakładam, że na pewno to nie było za darmo. Chociaż tak z drugiej strony kupili fajny dom za 80 tysięcy, czyli w dobrej cenie, a wyprowadzili się z niego po 28 dniach, więc o ile faktycznie sprzedali oni Prawa autorskie do swojej historii, to cena musiała być całkiem spora, taka, która by mi się opłacała. Jednak jak było naprawdę, to chyba nigdy się nie dowiemy. Ja przyznam szczerze, że wierzę w to, że w domu znajduje się pewna energia. Niektóre osoby, które są w pewien sposób medialnie otwarte, albo osoby, które wierzą w tego typu zjawiska, już miały z nimi do czynienia, mogłyby tę energię tam czuć. Co nie zmienia faktu, że jestem ciekawa, jakie jest Wasze stanowisko w tej sprawie, co Wy o tym myślicie. Jest to już koniec informacji, które udało mi się znaleźć na temat Ronalda Feo i na temat całej historii w Amityville. Dla osób, które dotrwały do końca, czyli dokładnie to do tego momentu, hasło na dzisiaj, to nie jest do końca hasło, a właściwie prośba, abyście napisali, jaki jest Wasz ulubiony film grozy. Jak się okazuje, duża część z tych filmów jest na faktach mniejszych lub większych, więc może też znajdę jakieś inspiracje do kolejnych podcastów. A przypominam również, że możecie wysyłać swoje historie jako historię widzów. Mail powinien być przypięty tutaj w komentarzu. Standardowo zapraszam na grupę na Facebooku, link znajduje się w opisie. Oraz jeżeli Fantazja Was poniesie, to i na Instagrama. Do usłyszenia.